imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do różańca. Maryjo, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, kolejny dzień naszych rekolekcyjnych wycieczek. I dzisiaj dla Was takie sanktuarium, pewnie takie niełatwe. I w związku z tym zadanie też absolutnie nie będzie proste, chyba podejrzewam. Przeczytam polecenie. Ułóżcie prawidłowo pomieszane nazwy gór Ziemi Świętej, a litery z zaznaczonych pól czytane kolejno utworzą hasło. Tutaj macie pomieszane, pokażmy dzieciom, żeby pomieszane słowa, pomieszane litery tych słów i chodzi o to, żebyście spróbowały domyśleć się, odkryć, która góra jest ukryta w którym miejscu. Spróbujemy? Góry Ziemi Świętej, ja pamiętam taką piosenkę. Próbujemy, co tam to jest, geografia, czy jak to już, nie wiem, chyba teraz, tak. Który zeszyt tutaj otworzyć, wujku drogi. Ja czytam. No to pierwsze to będzie... Coś słodkiego. O, ciociu! La creme! Nie. La creme mi wyszło. Creme, po francusku. Naprawdę nie, wyszło. Po polsku, coś słodkiego po polsku. Tydym. Zobaczmy, czy to jest słodkie. Karmel. Pierwsza góra. Góra Karmel. Drugie. Jaka literka? Jaka pierwsza literka? Tak jak moje imię, dobrze. Mówcie. Okej. Okay. Potem? Dzięki. Uff, tak dobrze, że dzieci podpowiadają. Ciocia podpowiedziała, dzieci podpowiedziały. Góra Moria, dobrze. Dobrze, następne patrzę. Coś do siedzenia chyba jest. Taboret chyba. Chyba za krótki. To będzie góra... Tabor. Tak, oczywiście. Tabor. Tabor. Tak macie? Teraz wy tylko sprawdzacie, pamiętajcie. Ja jestem teraz ciekawy, kto to z was jest trudne, ale ja widzę, górę. Mogę bym przeskoczyć, bo to tak możesz, nie trzeba zawsze po kolei. Bo tu ja oczywiście widzę od razu, zobaczcie, ja wiem, że wy też zgadliście, to jest Golgota. Oczywiście nie Oktogla. Oktogla. A tutaj jest Choreb. Choreb. Święta Góra Choreb. Bardzo to trudne jest. Tak sobie myślę, że jak nie znacie tych gór, to warto trochę poszukać pewnych informacji, które znajdziecie, czy w Biblii oczywiście, ale też można poszukać w internecie, zapytać rodziców o pomoc. No to mów, wujku, szczególnie to z tą ostatnią górą, która, nie ukrywam, jest trudna. Jest to góra położona na samym północno-wschodnim końcu Ziemi Świętej i ona nazywa się Hermon. Hermon. A to góra mi się z pieśnią kojarzy. Ja to słyszałam taką pieśń, jak to było. Na górach Hermon. Jak rosa Hermonu na górach Syjonu. O, właśnie. Jak rosa Hermonu na górach Syjonu, z tego względu, słuchajcie, bo to też jest ciekawe, może warto to wiedzieć, że góry Syjonu to jest Jerozolima. Uważają w Jerozolimie, że po prostu jak pada deszcz, to on pada właśnie z gór Hermonu, że stamtąd rosa się podnosi, wiatr przenosi ją i spada deszcz właśnie. No to wracamy z Ziemi Świętej i wracamy z Ziemi Świętej do Kibeho. Kibeho. Kto o tym kiedyś słyszał?
Ciekawe, czy to w Polsce. Na pewno prawda? Ciocia Lucja. I jeszcze o, kibechu. I wykrzyknik, hurra! Udało się rozwiązać. Dobrze, słuchajcie, teraz zobaczmy, gdzie to kibecho. Gdzie to kibecho znajdziecie? Ja wiem. W Afryce? W Afryce. Przy jeziorze świetnie. Tutaj. Oh, naprawdę gorąco. Jak łatwo chyba zauważyć, dosyć daleko. Sprawdzałem w internecie, jak to zrobić, żeby się tam dostać. Nie jest to łatwe. Gdybyście chcieli jechać samochodem, to oczywiście tam trzeba będzie jakimś promem przepłynąć gdzieś tutaj, pewnie, albo tutaj. Ale w jakieś 6 dni powinniście tym samochodem się dostać do Kibecho, oczywiście z pewnymi odpoczynkami po drodze. I oczywiście z Polski, bo z Kanady... Oczywiście z Polski, tak mówię promy. O Polsce, ale to w zależności od tego, gdzie mieszkacie, to może to wyglądać inaczej. I w Kibecho, moi kochani, mamy sanktuarium Matki Bożej, która przedstawiła się jako Matka Słowa. Przyszła do szkoły katolickiej, do trzech dziewczynek, do Alfonsin, Natalii i do Marii Claire. Powiedziała, słuchajcie, że jeżeli do kogoś przychodzi, z kimś rozmawia, to przychodzi naprawdę do każdego człowieka na całym świecie. Powiedziała, że bardzo prosi, żebyśmy wierzyli w Pana Boga, żebyśmy ją kochali, bo jest naszą najlepszą mamą, że chce nas zaprowadzić do nieba. Też prosiła o modlitwę za grzeszników, za Kościół i poprosiła Marie Claire o różaniec lub o koronkę do 7 boleści. Mamy odmawiać ten różaniec, rozważając 7 takich najbardziej bolesnych momentów z życia Matki Bożej. Jak czytałam właśnie o Kibecho książkę, to bardzo, bardzo sobie to wzięłam do serca, wiecie? Zwłaszcza to, że Maryja tam też prosiła, żeby odmawiać ten różaniec, zwłaszcza we wtorki i w piątki. I pewnie już o tym wiecie, bo gdzie się pojawiam, to o tym mówię. I chciałam dzisiaj zapytać, kto wziął moje słowa do serca i zaczął już odmawiać różaniec do 7 boleści. Ręka do góry! No, cieszę się, bo tam trochę rączek widzę do góry i bardzo Wam za to dziękuję. I mówcie o tym dalej. Odmawiajmy też różaniec do 7 boleści. 7 boleści, ten różaniec jest trochę inaczej skonstruowany. Jak już wiecie, to jest 7 cząsteczek na różańcu, który zaczyna się nie krzyżem, tylko zazwyczaj medalikiem. I każda cząsteczka to jest 7 koralików. 7 razy zdrowaś Maryjo. 7. 7 razy 7. Ile to? Trochę mniej niż 5 razy 10. Prawda? Niedużo. Niedużo. Ale rozważamy te boleści Maryi od momentu, kiedy Maryja idzie z Panem Jezusem, ze świętym Józefem do świątyni. I tam już, mimo że cieszy się, że Pan Jezus się urodził, to już ją spotyka pierwsza boleść, pierwszy smutek od proroka Symeona. I tak przez całe życie Maryi idziemy i towarzyszymy jej w jej smutkach i w jej boleściach. I jeszcze bardziej te tajemnice życia Maryi i Jezusa możemy rozważać. Naprawdę jest to piękne, a skoro Maryja prosi, idziemy ślepo za tym. Wiemy, że to będzie dobre, wiemy, że nam to też to coś da, że to jest dla nas wymyślone. Różaniec do 7 boleści, czy koronka też tak zwana, też niesie za sobą łaski. Każda odmawiana tajemnica daje owoce. Owoce. Na przykład mamy owoc tego, że będziemy tęsknić za Jezusem. Wtedy, kiedy rozważamy zgubienie się Jezusa w świątyni i tą boleść Maryi, że ona mamusia szukała swojego synka ukochanego i będziemy to mocno rozważać, będziemy się modlić, to dzięki temu poczujemy w sercu sami tą tęsknotę za Jezusem i to nas zbliży do Jezusa. A o to chodzi w tym wszystkim. I wiecie co? Poprosiłam ciocię Lucję, żeby ona dzisiaj przygotowała dla nas taki różaniec 7 boleści. Zobaczmy, jak go zrobić. Więc kochani, żeby zrobić taki różaniec do 7 boleści Matki Bożej, potrzebujemy druciki kreatywne, potrzebujemy też koraliki,
I teraz zobaczcie, na drucik musi być 7 drucików z 7 koralikami i trzeba też dopasować, żeby nam te koraliki nie spadały. Nawijamy po prostu te koraliki. Ja już mam tutaj 5, 6 i 7. Zobaczcie, jak one pięknie się nawijają. Teraz musimy połączyć te 7, więc bierzemy takie większe koraliki. Wkładamy drucik w ten sposób. Teraz drugi. I zawijamy. Te druciki są takie fajne, że pozwalają się, zobaczcie, zawijać. Tego w tą stronę. Tego w tą stronę. I tutaj zakręcamy. I też trzeba uważać, bo my możemy się tutaj pokłuć, możemy się tutaj zranić, więc możemy to potem zakryć sobie jednym z tych koralików. I w ten sposób też. I zobaczcie, mamy już 7 boleści. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A co z początkiem? Jak ciocia mówiła, na początku zazwyczaj jest medalik Matki Bożej. I ile koralików, ciociu, mam zrobić? Są 3 koraliki, bo na samym końcu po odmówieniu zaczynamy od wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 7 razy zdrowaś Maryjo i to 7 razy. Na samym końcu jeszcze jest dla uczczenia łez Maryi 3 razy zdrowaś Maryjo. Więc czyli zobaczcie, trzy koraliki. Też 3 koraliki. O, cudownie. Jestem zachwycona. I będzie taki, zobaczcie, duży różaniec. 2 i 3. I teraz ciocia pewnie będzie troszkę hałasować tymi koralikami, bo musimy połączyć. Więc znów, zobaczcie, wkładamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, dobrze wujek, że, tak? Dobrze wujek, że sprawdzasz. Wkładamy w te 2. Zawijamy. I zobaczcie, jeszcze musimy też dołożyć sobie tutaj może trochę więcej. Czy można było tutaj zawinąć, zakręcić. Potem zobaczmy, możemy sobie też przesunąć te koraliki. I tutaj... One na szczęście nie będą nam zjeżdżać, tak, nie? Tak, bo są takie milutki, sobie... ten drucik. Tak, drucik jest milutki, ale też potrafi nas ukłuć, ciocia. Trudno, boleści Maryi. Trzeba uważać. Dziękuję. Tak, i na końcu, zobaczcie, jeszcze tutaj sobie przymocujemy ten początek w ten sposób i też go, słuchajcie, zakręcimy. Nie wiem, czy wy to tam widzicie, jak ciocia kręci. Także tak to wygląda. I też możemy, jeżeli ktoś nie ma tylu koralików, to może sobie zrobić, zobaczcie, ja co prawda mam tutaj 10, ale możecie sobie zrobić taką 1/7, możemy, prawda? Pewnie, zawsze. I potem odkładać sobie. Zawsze. Notować, żeby było się. Dobrze. Piękny, piękny ten różaniec i naprawdę no, zachęcam Was bardzo do odmawiania tego też rodzinnie. Jutro wtorek, więc może jutro zaczniemy, umówimy się na którąś konkretną godzinę? Trwajmy przy Maryi. Trwajmy przy Maryi, słuchajcie. I w naszych radościach, i w naszych trudach i boleściach, bo przecież każdy z nas je też ma. I ten dzisiejszy dzień i to dzisiejsze sanktuarium też nam podpowiada to, żebyśmy właśnie w tych trudach też pamiętali o naszej mamie i o jej trudach. Sięgajmy za różaniec, pomódlmy się razem, tak jak codziennie się modlimy. No i do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Pan Jezus po ostatniej wieczerzy, czyli po ostatnim posiłku, który spożył ze swoimi uczniami, wyszedł do ogrodu oliwnego, żeby się modlić. I wziął tam ze sobą swoich uczniów, żeby oni modlili się razem z Nim. Ale niestety oni zasnęli. A Panu Jezusowi było bardzo trudno i smutno, bo wiedział, że musi oddać swoje życie za nasze grzechy. Ale w tych trudnościach powiedział Bogu Ojcu: Ojcze, ufam Tobie, nie tak jak ja chcę, ale tak jak Ty niech się stanie. W życiu Pana Jezusa
Najważniejsze zawsze było to, czego chciał od niego jego ojciec. I było mu łatwiej, bo się modlił. To właśnie modlitwa pomagała Panu Jezusowi przezwyciężać wszystkie trudności. Pan Jezus wierzył, że Bóg Ojciec jest większy niż wszystko. I my też potrzebujemy wiedzieć, że Bóg jest większy niż wszystkie nasze trudności i niechęci. Czasami czegoś nam się nie chce robić i mówimy: później, mamo, później, tato, bo z czymś nam jest trudno i to odwlekamy. Ale Pan Jezus jest przy nas i On jest większy niż wszystkie trudności. Połóżmy teraz rękę na naszych sercach i powtarzajmy: Panie Jezu, pomóż mi pokonywać moje trudności, szczególnie wtedy, gdy mi się nie chce, albo gdy się boję. Wierzę, że Ty zawsze jesteś ze mną. Pomódlmy się dziesiątką różańca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami, przez niepokalane serce Maryi, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.